No już mniejsze emocje, ponieważ ten mecz nie miał dużego znaczenia gatunkowego. Graliśmy praktycznie o 7. miejsce w województwie. Nie jest to jakiś wielki sukces, więc raczej traktowaliśmy go w ramach takiego meczu szkoleniowego, który musiał się odbyć. No chcieliśmy oczywiście go wygrać, zagrać jak w najlepszym stylu. No poniekąd to się udało, wygraliśmy 3-1 i zakończyliśmy sezon zwycięstwem. Na pewno jesteśmy bardzo zadowolone ze zwycięstwa, aczkolwiek uważam, że mogłyśmy zagrać ten mecz lepiej i powinnyśmy wręcz wygrać 3-0, ponieważ jest to młodszy zespół, my gramy ze sobą dłużej, ale no niestety frekwencja na treningach, teraz też jak jesteśmy w liceum, mamy więcej nauki i to nie pozwala nam na to, żebyśmy zgrały się tak, jak powinno być, ale jesteśmy zadowolone. Dziewczyny są od nas młodsze, więc teoretycznie nie powinniśmy mieć z nimi problemu, aczkolwiek wyglądało to, jak wyglądało. Jesteśmy lekko niezadowolone z naszej gry, bo nie powinno to tak do końca wyglądać, ale zwycięstwo zawsze cieszy. Inaczej gra się z młodszą drużyną, jeszcze nie są, wydaje mi się, tak ograne, chociaż poznajemy część zawodniczek, które chyba są w naszym wieku, z wcześniejszych lat i no, na pewno tutaj jest większa dynamika, siła, więc uważam, że w naszej grupie były cięższe zespoły do grania, ale no, ten też jest dobry na pewno. To nie był łatwy mecz. To jest drużyna dość młoda, to składająca się z kadetek i z młodziczek. Na pewno byliśmy faworytem w tym dwumeczu z nimi i wygraliśmy dwa mecze. Ale z takimi młodymi zespołami nie gra się wcale dobrze. Kiedy tylko pozwoli się na chwilę dobrej gry przeciwnikowi i u siebie dekoncentracji, to wtedy wynik może być niekorzystny. Niestety nie gramy już więcej, wydaje mi się, w tym sezonie. Nie awansowałyśmy, więc będziemy trenować i starać się, żeby w przyszłym roku było lepiej. Na razie szykują się ferie, tydzień pierwszy wolny, później zaczynamy trenować i praktycznie zaczynamy już myśleć o następnym sezonie. To jest zespół składający się z rocznika 2000, czyli w przyszłym roku wszystkie z nich będą mogły grać w rozgrywkach juniorek. Myślimy dalej nad trenowaniem razem. Będziemy się na pewno jeszcze rozwijać w tym kierunku, żeby w przyszłym sezonie coś więcej osiągnąć. Mogło być lepiej, no. Co mam powiedzieć? No niestety tak wyszło. Uważam, że na pewno były zespoły, chociażby jedna wygrana z Aleksandrowem, z tym pierwszym składem, udowodniła, że jesteśmy w stanie powalczyć. No ale na pewno nie gramy tego, czego byśmy chciały, ale no, 7. miejsce nie jest też złe, tylko no, mogło być lepiej po prostu. Thank you.